dużymi ekranami i Androidem taniej nawet o 1000 zł. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu? Obudź się, Polsko ma, już będziemy mieli. Obudź się, Polsko ma. Także co nowego, proszę państwa, oni chcą nas tu oszukać. Prezent na dzień babci i dziadka. Co nowego? Diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. To była reklama. No te katolickie to trwają i trwają. Praktycznie to przez cały rok. Jest 13. W zadaniu 16 miastach wojewódzkich w Polsce powitania amerykańskich żołnierzy mogą zobaczyć sprzęt wojskowy i spróbować żołnierskich. Aż kichłam. W Senacie Stanów Zjednoczonych będzie dochodzenie na temat rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory prezydenckie. Jest decyzja Komisji do Spraw Wywiadu. Od roku kilkudziesięciu adwokatów pomaga poznania klonów najtrudniejszych życiowych sprawach bezpłatnie i skutecznie. Duta pomoc po poznaniu Stoch rozwija się w Poznaniu i okolicy przy biurach poselskich posła Bartłomieja Wróblewskiego. Ruszyła jesienią 2015 roku jako lokalna inicjatywa społeczna zainspirowana ideą z kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. Celem Duta Pomocy po Poznańsku jest pomoc prawna osobom, które często nie z własnej winy znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Mówi poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, doktor nauk prawnych i konstytucjonalista. Taka pomoc, której udziela Kancelaria Prezydenta i która spotka się z olbrzymim zainteresowaniem, nie jest wystarczająca. Dlatego stworzyłem właśnie sieć takiej pomocy prawnej. Ona powstała tylko dlatego, że Poznań jest w Wyspie Bożeńskim. Znalazło się kilkadziesiąt osób, które chciały się dołączyć. Pierwszych 250 Amerykanów przybyło przed tygodniem samolotami do Wrocławia. Przez kolejne dni wjeżdżały do Polski kolejne grupy. Czołgi, wozy piechoty i haubice przyjechały w konwoju dwa dni temu. Oprócz żagania wojskowi będą stacjonowali w Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu, tłumaczy minister Macierewicz. Łącznie spotkania w ramach Duta Pomocy. Uzupełnieniem form wsparcia Duta Pomocy po Poznańsku jest nowo powstały punkt mediacji. Jego celem jest rozwiązywanie sporów wewnątrz rodzinnych i sąsiedzkich. Do połowy marca mają powstać kolejne tego Żaganie, typu centra. W 16 innych miastach w Polsce w od godziny trwają techniki organizowane w ramach akcji. Powraca sprawa nielegalna reprywatyzacji w Polsce. Senacka Komisja Wywiadu Stanów Zjednoczonych przeprowadzi dochodzenie w sprawie ingerencji Rosji w wybory prezydenckie. Amerykańskie agencje wywiadowcze twierdzą, że prezydent Rosji Władimir Putin zlecił hakerom ingerencję w amerykańskie wybory tak, aby zwiększyć szansę Donalda Trumpa, aby mieć dla kandydatki demokratów Hillary Clinton. Dochodzenie senackie poparli zarówno senatorowie partii republikańskiej, jak i demokratycznej. W ramach tego śledztwa żałujemy na przesłuchać urzędników odchodzącego prezydenta Baracka Obamy i przedstawicieli administracji przejmującego stanowisko Donalda Trumpa. Wydany na początku stycznia raport szefa wywiadu informuje, że Rosjanie włamali się do komputerów partii demokratycznej i upublicznili kłopotliwe dla Hillary Clinton e-maile. Donald Trump, który obejmie urząd w przyszłym tygodniu, wielokrotnie krytykował podejrzenia, że Rosjanie pomagali mu w odniesieniu zwycięstwa w listopadowych wyborach prezydenckich. Strona rosyjska również dementowała wszelkie doniesienia na ten temat. Walka z radykalizmem i ekstremizmem to jedne z priorytetów Austrii, która od początku roku sprawuje przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Szef austriackiego MSZ określa priorytety OBWE na przyszły rok. Radny Cezary Jurkiewicz zwrócił uwagę, że brak skutecznych działań samorządowców z miast pozwala ludziom zamieszanym w aferę reprywatyzacyjną na kontynuowanie swoich działań. Prokuratura Krajowa poinformowała, że podobny proceder był stosowany także m.in. w Poznaniu, Łodzi i Katowicach. Ruszyła kampania informacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat zmian w oświacie. W ramach kampanii przygotowano spoty w mediach oraz listy do rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli
i samorządowców. Szkoła powinna być przede wszystkim nowoczesna, przyjazna i bezpieczna. Dążymy do m.in. zmniejszenia liczby dzieci w klasach, ograniczenia funkcjonalności i konieczności nałożenia uczniów do szkół, napisała minister edukacji Anna Zalewska w liście. W emitowanych od wczoraj spotach Anna przekonuje, że reforma szkolna pomoże kolejnym pokoleniom dzieci odnieść życiowy sukces. Zgodnie z reformą oświaty, w organizacji bezpieczeństwa i współpracy w Europie jest zapobieganie konfliktom. Za 3 godziny wielkie sportowe emocje. O godzinie 16 rozpocznie się pierwszy tegoroczny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Kolejny jutro. Dziś w zawodach na skoczni imienia Adama Małysza wystartuje 7 Polaków. Trójka z najlepszej dziesiątki klasyfikacji generalnej to Kamil Stoch, Piotr Żyła i Maciej Kopik, a będą także Dawid Kowacki, Jan Ziobro, Aleksander Zniszczoł i Stefan Kula. Do Wisły przyjechali już najwierniejsi kibice skoków narciarskich. Jest tam też nasza reporterka. I za chwilę więcej o atmosferze i warunkach na skoczni. Na Richarda Bore oraz członka Komisji Wywiadu z Partii Demokratycznej Marka Wernera zapowiedziano, że przesłuchani zostaną zarówno przedstawiciele administracji Baracka Obamy, jak i informowanej właśnie administracji prezydenta elekta Donalda Trumpa. Przedstawiciele komisji nie wykluczyli, że w Warszawie w południe wyniosło 985 hektopaskali, a teraz powoli rośnie. Słowem wszystko. Przed nami pierwszy indywidualny konkurs Pucharu Świata w Wiśle Malince. W zawodach wystąpi siedmiu biało-czerwonych, w tym zwycięzca tegorocznego turnieju czterech skoczni Kamil Stoch. Przez kwalifikacje do pierwszego indywidualnego konkursu w Wiśle przebrnęli Dawid Kubacki, Stefan Kula, Jan Ziobro i Aleksander Zniszczoł. Ze względu na wysoką pozycję w kwalifikacji generalnej Pucharu Świata udział w zawodach zagwarantowany jest Kamil Stoch, Piotr Żyła i Maciej Kopik. Dobra forma biało-czerwonych w tym sezonie to efekt doskonałej pracy wykonanej na co dzień przez trenera reprezentacji Stefana Honk-Hachera. Przekonuje dyrektor kadry Adam Małysz. Stefan to jest trener, który ma się przede wszystkim zająć akadrą i on pomaga bardzo w B-kadrze i w juniorach i to widać, ale na pewno poszczególni trenerzy muszą dużo więcej współpracować. Zaczynamy pracować nad tym, żeby to był jeden system szkoleniowy, żeby wszystko to, co Stefan prowadził, czy przyniósł gdzieś tam z Niemiec, czy z Austrii, żeby funkcjonowało. Dzisiejszy konkurs indywidualny rozpocznie się o 16. Dobry wynik w sobotnich zawodach może dać Kamilowi Stochowi prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kto jest tablet do gabinetu? Ja tylko na chwilę, do recepty na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami śnieg. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni do zera na północy i północnym na wschodzie Polski i sami stopień na plusie, a w rejonach podgórskich od minus 3 do minus 1. Wiatr słaby i umiarkowany w zachodniej połowie Polski oraz w centrum porywisty zachodni. Na barometrach w Warszawie 985 hektopaskali ciśnienie będzie rosło. Informacją o pogodzie kończymy wiadomości Radio Maryja. Majątek Skarbu Państwa w służbie narodowi. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, w których udział wezmą pan Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa i pan poseł Wojciech Zubowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Pierwsza część rozmów w Radio Maryja i Telewizji trwa o godzinie 18.15. Druga w Radio Maryja o 21.30. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teatr Rezydencki, dobry wieczór, z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej zaprasza na spektakl Polityka Włodzimierza Perzyńskiego. Wielka wyprzedaż, media ekspert, telewizory smart z dużymi ekranami. Po co pan mówił chronię, że pan mógł grać w Blinda? Gotowa pomyśleć, że ja sama to już nie umiem. Już znowu. Wielka rzecz, że pani bierze ode mnie lekcje. Zresztą można grać i grać. Osiem i pół, a la manier. Właściwie mówiąc, brydża.
Przez całe życie? Oto pan już z innej beczki zaczyna, bo pan mi mówił, że po miesiącu będę grała doskonale. Będzie pani grała na pewno, ale potem trzeba się wprawiać. Następnie. Zegarek dobrze chodzi. Niech mi pan też powie. I tak dla ciekawości tylko. Co pan za niego zapłacił? Głupstwo. Cieszę się, że tak doskonale do rączki pasuje. Historią przybliżymy państwu postać wydawała interesów prywatnych i publicznych. Mętne kariery. Dzień dobry. Skrywana miłość posłanki Lewicy do posła Prawicy. Wszystko to czeka na państwa już wkrótce. Włosi kibice, z którymi przed chwilą rozmawiałam, tu przedstawią, mówią, że nieważne gdzie, nieważne jaka jest pogoda, ważne, żeby głośno krzyczeć i mocno trzymać kciuki za Białe Czerwone. Kibice już podkręcają atmosferę, mają trąbki, transparenty i polskie flagi. Niektórzy przyszli tu kilka godzin przed skokami. To będzie politycznie dobry wieczór. Przyjechaliście specjalnie na skoki? Oczywiście, specjalnie na skoki. Mieszkałem blisko, to mamy blisko na skoki. W Rybniku. Jak skoki zaczęły się od Małysza, czy ostatnio od turnieju czterech skoczni? Od Małysza, aż od pół lat. Jak już Małysza zaczął skakać, to zaczęliśmy oglądać skoki i tak zostało. Przede wszystkim atmosfera zimowa, jak każdy sport, no, jest fajne, no, ekscytujące zawsze. Wszystko jest rozstrzygane do samego końca. W ogóle widzę, że tu chodzą jacyś trenerzy, zawodnicy, więc dla mnie to jest frajda. Spotkać, zobaczyć na żywo. Tutaj pierwszy raz na takim zakupach. Jest bardzo gorąco zawsze. Kochana rodzina Radio Maryja, polska rodzina Radio Maryja, od jakiegoś czasu, dłuższego czasu widzimy jak w Polsce narasta na pewno. Nie mam wyjścia, tak? Może interesuje się, bo ja jestem z nim. Nawet nie odzwierciedla, oglądając w telewizji to, co jest nasze. Także naprawdę polecam, żeby każdy raz chociaż przynajmniej przyjechał i zobaczył, jak to jest. I tu mamy szalicy drobni, tylko przebranie, co jest. Peruka nawet, peruka jest. Przeciwko drugim. To nie prowadzi do niczego dobrego. A jeszcze bardziej. Na same trybuny wejdzie jedynie 8 tysięcy kibiców, więc niektórzy zostają tutaj przed skocznią, ale stąd też doskonale widać cały obiekt. Kibice mówią, że nieważna jest pogoda, no ale tak inaczej, lepiej. Świętować, miejmy nadzieję, sukcesy polskich skoczków przy dobrej pogodzie. Właśnie jest ona teraz w Wiśle. No powiem tak, rano jeszcze kruszył śnieg, ale to naprawdę spadłoby niewiele. Temperatura przed skocznią, jeszcze spojrzę na termometr. Tak, nic nie zmieniło. W tej chwili jest minus jeden stopień, ale najważniejszy jest dzisiaj wiatr, bo wczoraj pojawiła się taka informacja, że są zagrożone kwalifikacje do konkursu, bo były tutaj w Wiśle obserwowane porywy wiatru. Ale już dzisiaj i według prognoz, i według mojego oka nie ma silnego wiatru, a przede wszystkim nie ma tych niebezpiecznych dla organizacji skoków porywów, więc mogę powiedzieć, że dzisiejsze zawody nie są zagrożone ze względu na pogodę. Powiedziałem, że ten zespół się z kibiców będzie mogło obserwować dzisiejsze zawody na żywo. Pytanie, co zresztą, czy skokaliśmy, czy nie żyje całe miasto? Tak, myślę, że mogę zaryzykować takie stwierdzenie i powiedzieć, że skokami żyje całe miasto. Wszędzie tutaj na ulicach widać kibiców, widać biało-czerwone flagi, a w centrum na placu Hofa jest także zorganizowana strefa kibica, gdzie są rozstawione dwa telebimy. Dodatkowo można coś tam zjeść, bo jest zjazd food trucków, więc różne jedzenie. W okolicach amfiteatru oprócz wyświetlania zawodów będą też koncerty muzyki regionalnej, pokazy tańca, ale także wystąpią znane zespoły muzyki rozrywkowej. I tutaj przed skocznią na razie jeżdżą samochody, trudno to będzie zatrzymać się kibicą, ale też jest gastronomia, takie małe miasteczko, gdzie można coś zjeść. I oczywiście króluje tu kuchnia regionalna. Smażone sypki, pierogi, pajdy chleba ze smalcem, ale można też się ogrzać, napić się gorącej herbaty czy kawy. Oprócz tych stoisk z jedzeniem do wyboru, i tutaj wyjątkowo nie powiem do koloru, bo można tu kupić biało-czerwone gadżety. No i są tu oczywiście zimowe czapki, szalinki, trąbki, perówki w barwach narodowych, także koszulki, a nawet hawajskie kwiaty, ale nie kolorowe, a biało-czerwone. Skoczkowie
poszyć. Przepraszam, dzisiaj zobaczymy 7 zawodników w barwach biało-czerwonych. I ci najlepsi, którzy są w pierwszej dziesiątce kwalifikacji generalnej, to 14 minut po 13, Radio Maryja, zapraszamy na audycję aktualności dnia. Wczoraj z powodu bólu kolana nie wziął udziału w kwalifikacjach. No i także jako jedyny z tej najlepszej dziesiątki nie pojawił się na ceremonii rozdania numerów sportowych. Ale tutaj kibice słyną różne teorie, mówią, że tak naprawdę to on się trochę droczy, bo ból kolana towarzyszył mu również podczas turnieju w Skoczni, a przecież te zawody wygrał. No i mówią, że jest najlepszy, na pewno na wszystkich nie zawiedzie. Z kolei Maciej Czes powiedział, że jego wczorajsze skoki były bardzo udane. Powiedział, tu cytuję, były równie dobre, a ten kwalifikacjach był najlepszy i naprawdę solidny. I wśród tych najlepszych jest także polski skoczek Piotr Żyłan. W tej reformie też nie za wiele chcę mówić. Na koniec przypomnę jeszcze, że oprócz tej najlepszej trójki, o której tak dużo się mówi, w dzisiejszym konkursie wezmą także udział Dawid Kubacki, Jan Siobro, Aleksander Zmiszko i Stefan Kula. Dziękuję. Ja bardzo to kraje, w których czekają nas w tym roku wybory i w których coraz większą uwagę poświęcona jest indywidualnie Rosji. W ostatnich dniach wiele było dyskusji o wpływach liderów USA, bo dziś w magazynie europejskim skupimy się na naszym europejskim podwórku. Z nami jest brukselska korespondentka polskiej Italii, Marta Kolecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze wybory w tym roku będą się w Polanii na rocznym sporcie. Idziemy na rosyjskim Jeśli chodzi o całą Holandię, to mniejszą nie mówi, ponieważ tajemnicze babilońskie że to nie Babilon wielki. Proszę Państwa, audycja aktualności dnia. Czytamy taką informację. Rząd zapowiada skuteczniejszą walkę ze smogiem. Ostatnie dni nam pokazały, że no, w tym temacie trzeba będzie wiele jeszcze rzeczy zmienić. Chociaż teraz krytykująca to opozycja przez te 8 lat nic większego nie zmieniła. Pytamy się również o rynek gazu, no i także o rynek węgla, bo niektórzy no, atakują tutaj, że no, Polska za dużo wykorzystuje węgla i przez to mamy zanieczyszczone powietrze, ale tak do końca nie jest. O tym chciałbym porozmawiać właśnie ze specjalistą, z panem Januszem Kowalskim, który był wiceprezesem PGNiG i był także członkiem zespołu do spraw bezpieczeństwa energetycznego przy panu prezydencie świętej pamięci Lechu Kaczyńskim, no i jest specjalistą, ekspertem od spraw rynku gazu szczególnie. Witamy gorąco, panie Januszu, na antenie Radia Maryja. Witam wszystkich radiosłuchaczy. No właśnie, jak to jest? Proszę nam tak powiedzieć, na prosty rozum. Czy rzeczywiście ten smog mamy dlatego, że mamy tak dużo pieców węglowych? Czy to jest zła gospodarka energetyczna prowadzona? Czy po prostu no, mamy takie, a nie inne położenie? Jak gdzie to tłumaczyć? Ten problem oczywiście jest. Kwestia smogu to jest kwestia zanieczyszczenia związana przede wszystkim ze spalaniem kopalin, a więc rzeczywiście węgla w domowych piecach. To jest taki największy procentowy czynnik sprzyjający smogowi. Pozostałe 20-25% to jest rzeczywiście komunikacja, samochody. Natomiast rzeczywiście jest tak, że na początku lat 90. latach 80. problem smogu był zdecydowanie bardziej poważniejszy, zdecydowanie większy. To oczywiście nie zwalnia nas obowiązku dzisiaj dbania o jakość polskiego powietrza w polskich miastach, szczególnie w Krakowie, w Zakopanem, w Warszawie czy w Poznaniu. I rzeczywiście teraz dochodzimy do problemu, co zrobić, aby tego smogu było mniej, żeby mamy teraz do czynienia z pewnego rodzaju medialnym podniesieniem sprawy skuteczniejszej walki ze smogiem. I rzeczywiście trzeba się zacząć zastanawiać,
polskim i też później ona się przeniosła, debata zorganizowana przez Google, ta debata później się przeniosła także do Brukseli, co oczywiście nie oznacza, że wszystkie kraje jednakowe mają zdanie na ten temat. Sama debata w Parlamencie Europejskim pokazała różnicę zdań, bo eurosceptycy z skrajnej prawicy i skrajnej lewicy mówili, że raport, który widział krótko przypomnę, jego tytuł zaraz mówił, że ten raport to jest po prostu antyrosyjska fobia, natomiast w samej Unii Europejskiej też są kraje, które bardziej stawiają na gospodarkę, na współpracę gospodarczą, która są w związku z tym są bez krytyczne w sferze politycznej. I wcale nie jest to taki prosty podział, jakby się mogło wydawać z racji historycznych i doświadczeń na Europę Środkowo-Wschodnią i Zachodnią, bo Węgry i Słowacja mają zupełnie inne postrzeganie relacji z Rosją niż Polska, a na przykład Wielka Brytania i Szwecja z tej Europy Zachodniej bardzo często są w tej grupie razem z Polską. Pozostałe kraje Europy Zachodniej, wydaje mi się, że potrzebne są właśnie regulacje Francja, głównie w kontekście zachęty na to współpracy z Rosją, stawiając przede wszystkim współpracę gospodarczą. Natomiast jeśli chodzi o raport, to był to jednak rzeczywiście przełomowy dokument. Był bardzo krytyczny i sprowokował debatę, bo w tym raporcie mówiła o dobrze przygotowanym i skoordynowanym zabezpieczenie cenowe, to znaczy, żeby nie było tak, że z tego biednego ktoś mu piec zamieni, ale powiedzmy, czy ubogiego, ale nie będzie go stać na gaz, spalanie tego gazu tyle, ile będzie mu to potrzebne. Nie będzie, bo będzie gaz, cena gazu będzie nie zagwarantowana jako stała, prawda, jako w miarę średnia. Jak to uczyć? Oczywiście ma w Unii Europejskiej cały i dopiero teraz tak naprawdę było omawiane na forum unijnym. Ja rozmawiałam na ten temat Pekingesa jest specyficzną spółką, która ma wprost polską ambasadorką Anną Fetygą, która mówiła mi, że w tym raporcie jasno napisała, że rosyjskie władze wykorzystują instytuty badawcze, wiele języków, stacje telewizyjne, agencje informacyjne i media społecznościowe. I to też nie polega tylko na propaganda rosyjska, nie polega tylko na dezinformacji, ale też na zastraszaniu i pokazaniu, że Rosja może być niczym. Od ostatnich mamy jednego dominującego, prawie monopolistycznego dostawcę surowca. Do tej pory nie jest możliwa dywersyfikacja, a więc tworzenie sytuacji konkurencyjnego rynku gazu, a więc konkurowanie ceną różnych dostawców z różnych kierunków. W takiej sytuacji Polska dopiero znajdzie się od roku 2023, od 1 stycznia, i po to właśnie dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości pracuje, aby od tego czasu cena gazu dla Polaków była jak najniższa i konkurencyjna, ponieważ wtedy dopiero zostanie stworzony realny rynek konkurencyjny gazu, ponieważ przestanie obowiązywać ten kontrakt stulecia, kontrakt jawności, który powoduje to, że te ceny są po prostu bardzo, bardzo wysokie. I tu rzeczywiście to systemowe rozwiązanie jest bardzo potrzebne. Ale jeszcze możemy mówić, jeżeli mogę, dwa słowa o transporcie, bo to jest rzecz, która jest już dzisiaj w naszym zasięgu i zresztą pan minister europejską energii Krzysztof na przykład tolerowano też próby skłócania unijnych krajów, które na właśnie tym problemem się zajmują. Także trzeba się oczyścić, ale na 100%, a nie tylko powierzchownie, proszę państwa, po charyzencie. Który miał pokryć również emisyjność. Tu mamy takie dwa rodzaje paliwa. Z jednej strony jest to paliwo LNG, które może być używane do na przykład transportu rzecznego, do transportu również jakiegoś tego wysokogabarytowego, ale przede wszystkim jest to gaz prężowy, czy tak zwany CNG. W Polsce niestety mniej popularny, ale w Czechach i w Niemczech bardzo popularny. W Polsce jest tylko ponad 20 stacji CNG, w tym między innymi w Warszawie. I ten gaz powoduje to, że rzeczywiście, jeżeli autobusy na przykład miejskie korzystają z tego paliwa, to zdecydowanie jest to, można powiedzieć, niska emisyjne źródło i warto, aby ci samorządy, w których jest ogromny problem ze smogiem, te miasta rozważały to, aby transport ten zbiorowy, czy komunikacja miejska, no jednak przestawiać nie na diesel, tylko po prostu na gaz CNG. I tutaj wydaje mi się, że
dobrym pomysłem jest po prostu kontakt bezpośrednio z PGNiG, które jest zainteresowane tym, żeby budować infrastrukturę, więc stacje benzynowe, przepraszam, stacje CNG, które będą dostarczać paliwo dla autobusów. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Zresztą jak ojciec wielu słuchaczy, więc paliwo CNG jest używane w dużej części autobusów, również w Warszawie i sprawdza się bardzo dobrze, ale tutaj potrzebne jest jednak systemowe rozwiązanie. Czyli tak jeszcze raz mówiąc, no mamy tak, wiadomo, to dziecko już to wie, ogrzewanie węglowe zanieczyszcza gazowe od dużo 4 razy mniej, a geotermia, prawda, byłaby najlepiej wykorzystana, bo no to daje nam ciepło czyste, prawda? No nie ma żadnej wątpliwości, że i tutaj myślę, że te inicjatywy, z którymi wchodzi minister środowiska, które mają wspomagać procesy związane z uzyskiwaniem energii, ciepła, ze źródeł geotermalnych, to jest absolutnie kluczowa sprawa i warto, aby tutaj była taka całościowa polityka państwa, która powoduje to, że te systemowe projekty uzyskają wsparcie i dofinansowanie jako właśnie alternatywa dla tych wysokoemisyjnych źródeł. Ja mogę jeszcze ojcze powiedzieć o pewnej też obywatelskiej postawie, bo też często jest tak, że wielu słuchaczy, ja sam osobiście raz tak zareagowałem, bo rzeczywiście byłem świadkiem w jednym z miast, które odwiedziłem, że domek jednorodzinny, a właściwie komin z tego domku emitował niesamowicie ogromne ilości czarnego dymu. No, zadzwoniłem na Straż Miejską, mam nadzieję, że zareagowała na to, bo to jest często taki dowód na to, że niektórzy mieszkańcy spalają na przykład śmieci czy różne odpady i one rzeczywiście powodują większe zanieczyszczenie, które wprost stanowi zagrożenie szczególnie dla osób starszych i dzieci, bo też miejmy tego świadomość, że to jest ogromne zagrożenie dla osób starszych i dzieci i warto, myślę, że w takich sytuacjach po prostu reagować i pomagać. No i, ale oczywiście też dochodzimy do pewnego momentu, że często tego typu zdarzenia mają związek z sytuacją materialną, a więc potrzebne są systemowe rozwiązania, które spowodują, że ogrzewanie będzie po prostu tańsze. Jeszcze jedna sprawa, jeszcze podsumowując, nie dajmy też się, jako państwo, myślę, i gospodarka nasza, zepchnąć na ten tor myślenia, że musimy rezygnować, prawda, z węgla, bo Polska na węglu stoi, eksport i tak dalej, produkcja, bo popatrzmy na kraje, no, rozwinięte, tak dalej się mówiło, że po prostu wykorzystują węgiel w swojej gospodarce i nie ma problemu z zanieczyszczeniem, mają specjalne filtry i tak dalej. Myślę tu o Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, które na tej mapie smogowej nie są tak wyróżnione, prawda? Ależ absolutnie nie tak, bo my rozmawialiśmy dzisiaj o tych indywidualnych odbiorcach, którzy korzystali, a nie oczywiście o energetyce elektrociepłowej, które absolutnie jestem tutaj zdecydowany, zresztą wielokrotnie z ojcem na ten temat rozmawialiśmy w Radiu Maria. Jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, aby nie eksperymentować i opierać się o własne zasoby, które mamy, czyli oczywiście o węgiel kamienny i brunatny. I te dwie rzeczy absolutnie ze sobą można pogodzić, należy pogodzić, bo jednak prąd wytwarzany z naszego węgla po prostu zawsze będzie tańszy niż surowca zagranicznego, czyli na przykład jestem absolutnym przeciwnikiem tego, aby przestawiać polską energetykę na gaz, co zresztą robiła Platforma Obywatelska, czyli na surowiec, który jest importowany, ponieważ możemy tego zabezpieczyć 1/3 dostaw czy zapotrzebowania dla polskiej gospodarki, bo tylko tyle mamy gazu, więc ale węgla mamy absolutnie wystarczająco, więc tego musimy bronić. Zresztą rząd premier Beaty Szydło w sposób skuteczny broni tej specyfiki polskiej gospodarki i Polski, która ma jako jedyne państwo w Unii Europejskiej niewiarygodne szczęście, posiadając własne zasoby węgla kamiennego i brunatnego, w oparciu o których można oprzeć całą polską elektroenergetykę. No właśnie, to są nasze zasoby i tego się trzymamy. Natomiast więcej o sprawie rynku gazowego i tak dalej porozmawiamy w czasie rozmów w najbliższym czasie indykacyjnym właśnie z obecnością pana Janusza Kowalskiego, przypomnijmy. I dziękuję za rozmowę dzisiaj. Dziękuję bardzo serdecznie i życzę miłego dnia. Życzymy również nawzajem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Naszym gościem był pan Janusz Kowalski, były wiceprezes PGNiG S.A., a także oczywiście ekspert, członek zespołu do spraw bezpieczeństwa energetycznego przy prezydencie Lechu Kaczyńskim. Dziękujemy za rozmowę. Radio Koncita, proszę państwa, nadaje Radio Koncita. Przez AWO?